Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 105. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj oczywiście, jak się domyślacie, trzeci mecz finałów NBA pomiędzy Golden State Warriors i Toronto Raptors. Trzeci mecz, który bardzo mocno został naznaczony przez urazy po stronie Warriors. Jak dobrze wiecie, nie ma Kevina Duranta od początku finałów, nie ma też Kevona Looneya już na pewno do końca finałów, a też jak się okazało w ostatniej chwili nie zagra też Klay Thompson. Jak się wczoraj kładłem spać, tak koło północy, to Adrian Wojnarowski napisał na Twitterze, że władze Warriors i tam ludzie z managementu Warriors skłaniają się do tego, żeby Thompson nie zagrał, ale sam zawodnik chce jednak spróbować. Ostatecznie jednak stanęło na tym, że Thompson przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, no i ewidentnie brakowało go w grze. Przede wszystkim dlatego, że ofensywa Warriors była bardzo mocno skupiona na jednym zawodniku, na Stephie Curry. Curry robił naprawdę dużo w tym meczu, dużo dobrego, porzucił 47 punktów, co jest jego rekordem kariery w playoffach. Trafił 6 trójek, był też bardzo aktywny w pomaganiu kolegom, bo miał 7 asyst, miał też 8 zbiórek. Walczył naprawdę za dwóch, za trzech momentami, więc tu do Curry'ego nie ma żadnych, absolutnie żadnych pretensji, bo zrobił po prostu tyle ile mógł, ale ewidentnie brakowało drugiego zawodnika, który byłby w stanie rozciągnąć trochę defensywę, wziąć na siebie trochę ciężar ataku, bo gdy Curry gdzieś tam odpoczywał, gdy Curry potrzebował nawet będąc wciąż na boisku złapać trochę oddechu, to ta ofensywa Warriors stawała całkowicie. Druga sprawa, że Warriors nie byli w stanie zatrzymać w obronie swoich rywali. Mieli tak naprawdę jeden fantastyczny moment w drugiej kwarcie, kiedy wymuszali straty, kiedy Raptors się rzeczywiście gubili i wtedy Warriors gonili wyniki, zbliżali się do swoich rywali, ale tak poza tym to niestety byli cały czas z tyłu. Udawało im się parokrotnie zbliżyć na 6 punktów, na 7 punktów, ale później wszystko wracało znów do kilkunastu, chociażby z tego względu, że dzisiaj ewidentnie rzut Raptors siedział, bo w całym meczu trafili 52% rzutów z gry i trafili też 17 trójek przy skuteczności prawie 45%. No, fantastyczny był dzisiaj Danny Green, który trafił 6 trójek. Zresztą po stronie Raptors dzisiaj trudno znaleźć zawodnika, którego nie da się pochwalić, bo Pascal Siakam wrócił do aktywnego grania. To znowu był ten zawodnik, który atakuje obręcz. Z nim na parkiecie Raptors byli najlepsze, plus 22. Kawhi Leonard zrobił swoje, 30 punktów, wreszcie powyżej 50% z gry. Ograniczył straty do 4, to wciąż nie jest sporo, natomiast to był ten zawodnik, który w kluczowych momentach, kiedy Warriors dochodzili, on brał piłkę w swoje ręce, trafiał ważne rzuty. Do gry znowu przyszedł Marc Gasol. W całym poprzednim meczu miał 6 punktów, teraz już w pierwszej kwarcie miał ich 8. Ewidentnie widać było, że Raptors chcą za wszelką cenę go uruchomić. To nawet komentatorzy mówili, że Nick Nurse wymusza wręcz na Gasolu aktywność w ataku i to się zdecydowanie opłaciło, bo Gasol może nie rzucał skutecznie za 3, tak jak to miało miejsce w meczu numer 1, ale świetnie rotował po pick and rollach. Miał dwie akcje w pierwszej kwarcie, gdzie właśnie po pick and rollu rotował w stronę obręczy, dostawał piłkę, zdobywał łatwe punkty, więc to był zdecydowanie plus. No i chyba największy walczak tego meczu, największy bohater tego meczu po stronie Raptors, po tym jak zawalił mecz numer 2, w którym był zupełnie nieaktywny, w którym wyleciał za 6 fauli, dzisiaj Kyle Lowry był tym graczem, którego pamiętamy z momentów, kiedy wchodził do meczu gwiazd. 23 punkty, 5 trójek, 9 asyst, bardzo dobra obrona dzisiaj. Jedna mała sprzeczka z kibicem, no ale to typowy Kyle Lowry, także on dzisiaj dostarczył swoje, on też trafił bardzo ważne rzuty. Natomiast wydaje mi się, że kolejnym kluczem do zwycięstwa Raptors była dzisiaj postawa Danny'ego Greena, bo Danny Green znalazł się w dość niełatwej sytuacji. No, zawodnik NBA, który jest normalnie graczem w pierwszej piątki, kiedy nagle nie wychodzi do gry na początku trzeciej kwarty, to często gracze potrafią się obrażać, chować. Oczywiście to są finały NBA i tutaj wszystko trzeba całą dumę schować do kieszeni, a Green z tym nie ma żadnego problemu. To zawsze był zawodnik, który na pierwszym miejscu stawia zwycięstwo drużyny i tak też dzisiaj było, bo kiedy wyszedł w trzeciej kwarcie do grania Fred VanVleet, taki był pomysł Nicka Nursa, żeby grać na dwóch rozgrywających od startu trzeciej kwarty, Green zaczął na ławce, ale potem jak wszedł na boisko, trafił
trafił dwie bardzo ważne trójki, zanotował fantastyczny blok w obronie, kiedy gonił uciekającego w kontrze chyba Quinna Cooka, jeśli dobrze pamiętam, i zrobił naprawdę świetną robotę. Fred VanVleet zrobił znowu swoje. Dzisiaj przede wszystkim miał biegać za Stephen Curry'm i to robił. W ataku był trochę mniej aktywny. Sami komentatorzy zwracali uwagę na to, że trochę kuleje, że ma jakiś trochę problem z poruszaniem się, ale mimo wszystko zagrał duże minuty i zagrał bardzo, bardzo solidnie. Ale kluczem też do zwycięstwa była postawa Serge'a Ibaki. Ibaki, który ma na pewno w pamięci te finały konferencji, w których Thunder prowadzili 3-1 i ostatecznie przegrali z Golden State Warriors, a teraz najzwyczajniej w świecie stanowił ostatnią zaporę defensywną. To on zanotował 6 bloków, kilka naprawdę efektownych, przy samej obręczy. Też zablokował wjeżdżającego w kontrze pod kosz Quinna Cooka. Też miał zablokowany wjazd Stepha Curry'ego. Naprawdę był dzisiaj tym gościem, który nie pozwalał Warriors zdobywać punktów spod obręczy. I tak naprawdę do tych 7 graczy dzisiaj Nick Nurse zawęził swoją rotację, co odbiło się mocno na minutach chociażby Kyle'a Lowry'ego, który zagrał ich aż 43 w tym spotkaniu. Ale prawda jest taka, Raptors musieli ten mecz wygrać, żeby odzyskać prowadzenie w tej serii, żeby odzyskać przewagę własnego parkietu, żeby odzyskać wiarę też w siebie, i to im się udało. I koszt minutowy, jaki został poniesiony, jest wliczony w cenę. Następny mecz za 2 dni, więc mają teraz tą jedną dobę, pełną ponad dobę, na to, żeby odpocząć, zrelaksować się, zregenerować i wrócić w meczu numer 4 znów pełni werwy i walki, bo na razie trochę taka sinusoida u nich się pokazuje, ale tu było naprawdę, naprawdę okej. Okay. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, skorzystali na urazach Warriors, skorzystali na brakach w podstawowych ustawieniach Golden State. No, ale to też trzeba umieć wykorzystać. No. Jeżeli Raptors zdobędą mistrzostwo, to po latach często będzie wspominane, że bo Warriors byli kontuzjowani, bo mieli urazy, bo nie mieli wszystkich graczy. Pełna zgoda. Tak rzeczywiście jest. Ale z drugiej strony Warriors też miewali na przestrzeni ostatnich kilku lat serie, w których zwyciężali, a w których rywale byli nie w pełni zdrowi. Tak? Pierwszy ich tytuł. Cavaliers grali w ogóle całe playoffy praktycznie bez Kevina Love'a, a Kyrie Irving zagrał tylko pierwszy mecz finałów. Pamiętamy też rok temu przecież finały konferencji przegrywali 3-2 z Houston Rockets i na mecze numer 6 i 7 wypadł Chris Paul. Prawdopodobnie gdyby Chris Paul wtedy grał, to byśmy nie zobaczyli w ogóle rok temu w finale Golden State Warriors. Także taki to jest niestety urok sportu, że jednym razem zdrowie pomaga tobie, innym razem tobie przeszkadza. I tym razem to zdrowie Warriors ewidentnie przeszkadza. No, ma się taki skład, jaki się ma. No, to też urazy, które dotykają Warriors, to nie są urazy stricte mechaniczne, bo to są urazy mięśniowe, bo zarówno Klay Thompson, jak i Kevin Durant mają urazy mięśniowe, przez które nie grają. Być może to jest kwestia zmęczenia, nadciągnięcia, więc to na pewno wiemy, że to bardzo mocno wpływa na to, jak oni grają. I to widać było od samego startu. Na początku chcieli jak najszybciej uderzyć z całej siły, stąd pierwsze kilka akcji było próbowanych na Stepha Curry'ego. Steph wyszedł bardzo nabuzowany w tym meczu, był bardzo aktywny. Już w pierwszej kwarcie miał chyba 15 punktów, kilka zbiórek, kilka asyst. Był naprawdę pod grą i to był taki Steph Curry, jakiego chcieliśmy oglądać. To jest ten Steph Curry, któremu moglibyśmy dać nagrodę MVP, jeśli Warriors wygrają te finały. Ale niestety Curry nie miał dzisiaj wsparcia. Znaczy, Draymond Green zagrał mniej więcej swoje, Andre Iguodala też mniej więcej swoje, tylko zabrakło tego Klaya Thompsona w piątce. Zastąpił go Sean Livingston, ale grał bardzo słabo. To nie był ten Livingston, jakiego potrzebują. Lepszy był zdecydowanie z ławki Quinn Cook, chociaż Cook też nie trafił dzisiaj żadnej trójki, oddał tylko 2. Też był nieźle broniony. Zawiódł bardzo. Po tym, co pokazał w meczu numer 2, zawiódł bardzo DeMarcus Cousins. Oczywiście to po takiej przerwie, jaką on miał, nie można oczekiwać, że on będzie teraz co mecz grał bardzo dobrze. Te wahnięcia formy mogą być i one po prostu przychodzą. Dzisiaj dostał 19 minut, trafił 1 z 7 rzutów z gry, był bardzo często ogrywany w obronie i te kluczowe minuty zazwyczaj przysiadywał na ławce. To z Andrew Bogutem na boisku Warriors robili różnicę. To Andrew Bogut pomagał przy wymuszaniu fauli, pomagał przy
przy przechwytach, przy wymuszaniu strat, nie tylko przechwytami po stronie przeciwnej, to Andrew Bogut był tym graczem, który kleił całą defensywę Warriors w tym spotkaniu i słusznie dostał w związku z tym aż 22 minuty na parkiecie. No, z nim w tym czasie Warriors byli na zero w stosunku do rywala. I to bardzo im pomagało. To w tym okresie, kiedy on właśnie był na boisku, Warriors odrabiali. Zresztą był też taki moment, kiedy zaczęli łapać rywali na faule ofensywne. Raz to zrobił właśnie Bogut, dwa razy Draymond Green. To był moment, w którym wydawało się, że Warriors mogą jeszcze coś ugrać, ale wtedy pojawił się właśnie Serge Ibaka, który łapał kolejne czapy na swoich rywalach i w ten sposób odwrócił losy, znaczy może nie odwrócił, utrzymał losy tego spotkania po stronie Raptors. Przed Steve'em Kerrem trudne dni na pewno. Myślę, że pierwsza rzecz, o której musi myśleć, to zdrowie swoich zawodników. Wciąż nie wiadomo, czy na mecz numer 4 będą gotowi Klay Thompson i Kevin Durant. Nawet jeśli będą gotowi, to w jakiej będą dyspozycji? Bo o ile Klay Thompson opuszcza tak naprawdę na razie tylko jeden mecz, to Kevina Duranta nie ma już dobrych kilka spotkań, no i wejście w rytm po takich dwóch, trzech tygodniach nieobecności jest też trudne. I tu na pewno będzie też kluczem, że jeśli obaj wrócą do gry, żeby szybko złapali rytm. Bo Warriors w tej chwili stoją naprawdę pod ścianą. Przegrana w meczu numer 4 sprawi, że pojadą na mecz wyjazdowy numer 5 z bilansem 1-3, i jeśli przegrają, no to już nie ma przeproś, to już będzie koniec, tak? Więc tu jest ogromna szansa przed Raptors i oni muszą zrobić naprawdę wszystko, żeby tej szansy nie wypuścić, bo przy wyniku 2-2, owszem, mają wciąż przewagę swojego parkietu, ale im dalej te finały idą, tym większa jest szansa na powrót Klaya Thompsona, tym większa jest szansa na powrót Kevina Duranta, na to, że rytm zacznie łapać DeMarcus Cousins, że nie będzie grał co drugi albo co trzeci mecz dobry, tylko że będzie to dużo bardziej regularnie, więc tu Raptors nie mogą tego wypuścić. Jeżeli chcą być mistrzami, a chcą bardzo na pewno, muszą tu i teraz wygrać. Wygrać to spotkanie numer 4, które za dwa dni się odbędzie w Oakland. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.